Witajcie na sesji drugiej. Dobro czy Bóg? Dlaczego dobro bez Boga nie wystarcza? Tytuł tej sesji to Wszystko zaczyna się tutaj. Pozwólcie, że powiem, czego dotyczyć będzie kolejnych 5 sesji. Następne 5 sesji będzie jak budowanie domu. Wiecie, że Bóg przyrównał budowanie naszego życia do budowy domu? Pamiętam, jak wspólnie z Lisą budowaliśmy nasz pierwszy dom. Położony został fundament. Nie byliśmy tym podekscytowani. Spoglądaliśmy na niego i mówiliśmy, w porządku. Potem zaczęły powstawać ściany i widać było pokoje. Zabawa zaczęła się, gdy wzniesione zostały ściany. Murarze zaczęli kłaść kafelki, wstawiali szafy, instalowali światło. Tak będzie wyglądać to poselstwo. Zaczniemy od fundamentu i przejdziemy do konstrukcji ścian. Jeśli fundament i ściany budynku nie są mocne, to wasz dom nie przetrwa burzy. Dlatego zaczniemy mówić o fundamencie i o tym jest ta sesja. W liście do Rzymian 3:10-12 czytamy: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nikt nie czyni dobrze, ani jeden. To oczywiste, że nikt nie jest dobry w Bożych oczach. Tak to należy rozumieć. Dlaczego? Bo wszyscy narodziliśmy się niewolnikami. Ty i ja narodziliśmy się jako niewolnicy. Niewolnicy czego? Grzechu. W liście do Rzymian 6 czytamy: Byliście sługami grzechu. Werset 17. Adam i Ewa sprzeciwili się Bogu i zjedli z drzewa poznania dobra i zła. Bóg powiedział: W dniu, w którym z niego zjecie, umrzecie. Nie umarli fizycznie. Minęły lata, zanim doświadczyli fizycznej śmierci. Zostali oddzieleni od życia Bożego. Zmieniła się ich natura. Zamiast być na Boży obraz, stali się na obraz ich nowego Pana – śmierci. W Biblii czytamy, że Adam miał dzieci, które narodziły się na jego obraz. Jego dzieci narodziły się w śmierci, więc cała ludzkość narodziła się w oddzieleniu od Boga. Bóg jednak nas kocha. Tak bardzo nas kocha, że powiedział, zanim to się jeszcze stało, bo wiedział, co zrobimy – Mam plan waszego ratunku. Przed stworzeniem świata Bóg wiedział, że popełnimy głupstwo. Nie powiedział, co za głupcy, stworzymy inny wszechświat i kogoś, kto będzie nas naprawdę kochać. Nie, Bóg kocha nas tak bardzo, że powiedział, Jezu potrzebuje, żeby się zapłacił cenę, gdyż oni potrzebują na powrót naszej natury. Zrozumcie. Gdy Bóg dał człowiekowi ziemię, to naprawdę tak zrobił. Nie mógł przyjść jako Bóg i nas uratować. Człowiek musiał nas uratować. Dlatego Jezus musiał narodzić się z dziewicy. Był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Jego matka była człowiekiem, a jego ojciec Bogiem. Dlatego nie miał natury grzechu, z którą się rodzimy. My urodziliśmy się duchowo martwi. Duchowa śmierć nie oznacza, że przestajesz istnieć. Oznacza, że jesteś oddzielony od prawdziwego życia, którym jest Bóg. Tak nie było z Jezusem. Był jedynym człowiekiem, który będąc na ziemi we wszystkim podobał się Bogu. Był dobry w Bożych oczach. Jezus, jako jedyny niewinny człowiek, jaki żył, poszedł na krzyż. Wziął na siebie nasz sąd. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, nieposłuszeństwo wobec Bożej władzy. Umarł. Stał się ofiarą. Jego królewska krew została przelana, aby odkupić naszą wolność. Cudowne.
Jeśli wyznamy Go Panem i uwierzymy w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, to Jego dzieło będzie nam przyznane. Załóżmy, że stoisz przed sądem. Zostałeś skazany na śmierć. Niewinny człowiek wchodzi i mówi: kocham tę osobę, chcę zostać za nią skazany. Ty nie zostaniesz skazany, gdyż On zajął twoje miejsce. Jezus wziął nasze miejsce. Biblia mówi wyraźnie, że jeśli wyznamy ustami Jezusa Panem, powiedzcie: Jezus jest Panem. Tutaj mamy problem. Biblia nie mówi, jeśli wyznasz Jezusa Zbawicielem. Czytamy za to, jeśli wyznasz Jezusa Panem. Kim jest Pan? Słowo Pan to w języku greckim kyrios, co oznacza Pan, właściciel, naczelny, zwierzchnik. W tym miejscu jest fundamentalna skaza, szczególnie w Kościele Zachodnim. Wyznajemy Go głównie jako Zbawiciela, a to nie przynosi wolności ani nowego życia. Słowo Zbawiciel znajduje się 36 razy w Biblii. Słowo Pan pojawia się 7800 razy. Jak myślicie, co podkreśla Bóg? Pan ogłasza pozycję. Zbawiciel określa dzieło. Nie możemy skorzystać z Jego dzieła, dopóki nie znajdziemy się w pozycji, w której On jest Panem. Narodziliśmy się niewolnikami. Mamy jednak wolną wolę. Musimy zaakceptować zbawienie na Jego warunkach. Tak to rozumiem. Załóżmy, że dobry król nadał waszemu dziadkowi wyspę. Jednak wasz dziadek nie strzegł i nie chronił jej. Dobry król nakazał mu to robić. Ponieważ nie strzeże wyspy, przychodzi zły pan i jego kumple. Obezwładnia waszego dziadka, wtrąca go i waszą rodzinę do więzienia. Rodzicie się w więzieniu. Dobry król widzi, że wyspa została przejęta przez złego pana. Mówi więc: musimy zniszczyć obywateli wyspy, gdyż są całkowicie zepsuci. Jednak dobry król kocha was, waszego dziadka i jego dzieci. Dobry król przybywa i walczy ze złym panem i jego kumplami i pokonuje ich. Król i jego żołnierze idą do więzienia, otwierają drzwi celi więziennych. Patrzy na was i na waszą rodzinę, całą rodzinę i mówi: wszyscy jesteście wolni, możecie wyjść. Wychodzicie z więzienia. Chodźcie ze mną. Zabiorę was łodzią do mojej ojczyzny, gdzie możecie żyć pod moimi rządami. Decyzja należy do was. Możecie zdecydować. Gdyby król spojrzał na was i powiedział: jesteście wolni, musicie pójść za mną, to byłaby tyrania. Król więc mówi: daję wam wolny wybór, zdecydujcie. Jeśli zdecydujecie się podążać za nim, to musicie zgodzić się na podróż do jego ojczyzny i żyć pod jego prawami. Nie możecie wyjść z więzienia, udać się do jego kraju i żyć tak, jak wam się podoba. Musicie poddać się jego panowaniu. Jeśli zdecydujecie się pozostać w więzieniu, gdy król opuści wyspę i zabierze członków rodziny, którzy chcą odejść, wyspa zostanie zatopiona przez jego statki. Członków waszej rodziny, którzy zdecydowali się zostać i nie poddali się panowaniu dobrego króla, czeka ten sam los, co złego pana. Bóg nie stworzył piekła dla ludzi. W Ewangelii Mateusza 25:41 Jezus powiedział: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Zrozumcie, Bóg nie stworzył dla was piekła, stworzył je dla diabła, ale diabeł zabiera do niego ludzi. Z tego powodu Bóg wygnał Adama i Ewę z ogrodu. Bóg powiedział: oni są duchowo zmarli. Jeśli zjedzą z drzewa życia, to na zawsze pozostaną w takim stanie. Chciał was odkupić i dać wam swoją naturę, abyście mieli życie wieczne. Gdyby Bóg powiedział: pozwolę wszystkim pójść do nieba, to natura śmierci, grzechu, zepsucia weszłaby do jego wiecznego królestwa i wielu niewinnych ludzi zostałoby zranionych.
Dlatego Bóg mówi, musisz wybrać. W liście do Kolosan 2, od 6 do 7 czytamy. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, powiedzcie Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze. Nie karmimy się już dłużej owocem z drzewa naszej własnej oceny tego, co właściwe lub nie. Żyjemy w Nim. Takie życie Bóg zaplanował dla Adama i Ewy. Rozważcie to. Ja i Lisa jesteśmy 30 lat po ślubie. Lisa to wspaniały kucharz. Moi znajomi prosili Lisę, mogłabyś nauczyć moją żonę przyrządzać sos pesto? Jeden z moich przyjaciół siedzi na tej sali. Lisa przyrządza najlepsze pesto, jakie jadłem. Jest niesamowitym szefem kuchni. Przez ostatnie 30 lat wiele razy żartowałem, mówiąc, jesteś moim smakowitym szefem kuchni, kochanie. Jednak tysiące razy mówiłem do niej, jesteś moją żoną. Szef kuchni mówi o tym, co robi, żona zaś o jej pozycji. Gdy ze sobą chodziliśmy, przygotowała mi wspaniały posiłek. To nie stało się podstawą trwałego związku. Przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela nie daje ci podstaw do przymierza z Nim. Często byłem świadkiem, jak słudzy pańscy z krajów zachodnich oferowali zbawienie bez wspominania o odwróceniu się od grzechu i poddaniu Jezusowi. Słyszę za to, wszystko, co musicie zrobić, to wyznać Jezusa jako Zbawiciela i będziecie dziećmi Bożymi. Lub dlaczego nie uczynisz Jezusa swoim Zbawicielem dzisiaj? Jezu, przyjdź do mojego serca. Zbaw mnie dzisiaj. Dziękuję Ci, że czynisz mnie dzieckiem Bożym. To przesłanie wydaje się dobre i pasuje do wybiórczych fragmentów Nowego Testamentu, jednak to nie jest Boża mądrość. Powinniśmy ocenić naszą sytuację. W Ewangelii Marka 8 czytamy, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Powiedział, że musimy zaprzeć się siebie. Jak to zrobić? Nie możesz służyć dwóm panom. Ty też możesz być lojalny tylko wobec jednego, jeśli oboje wzywają do podjęcia różnego działania. Jeśli nie zdecydujesz się, że on jest dla ciebie najwyższy we władzy, to dokonasz złych wyborów, pobłażając swojemu ciału. Spójrzmy na to, jak Jezus potraktował młodego, bogatego przywódcę. Spójrzmy, jak mu usłużył. Będę potrzebował pomocy, Lane. Lane, przyjdź tu szybko. Jak wielu z was pamięta bogatego, młodego dostojnika w Biblii? Lane, możesz stanąć w tym miejscu? W tej ilustracji będziesz Jezusem. Ja będę bogatym młodzieńcem. Kto z was wie, kogo mam na myśli? Mówiłem o nim na poprzedniej sesji. Ilu z was to dostrzega? Bogaty młodzieniec wysiada ze swojego Mercedesa, ubrany w szatę Armaniego, na jego ręku Rolex. Podąża za nim kilku asystentów, podchodzi do Jezusa, aroganckim tonem pyta, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby zostać zbawionym? Wiecie, że tak nie było? Przeczytajmy pismo. Spójrzcie. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Chcę, żebyście zrozumieli. Jezus jest pośród tłumu, a najbogatszy człowiek w społeczeństwie przybiega i krzyczy, nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby zostać zbawionym? Tak to było. Czy możemy powiedzieć, że miał pragnienie zbawienia? Tak? No ja myślę. Czy kiedykolwiek ktoś przybiegł do was, ukląkł, złapał was za koszulę i powiedział, co mam zrobić, aby zostać zbawionym? Co byśmy zrobili w takiej sytuacji? Pomódl się. Jezu, przyjdź do mojego serca. Przyjmuję Cię jako mojego Zbawiciela. Jesteś już chrześcijaninem. Nie mówiliśmy nic o pokucie, o odwróceniu się od życia, które kocha świat. Wystarczy, że wypowiesz tę modlitwę. Gdyby Jezus chciał, abyśmy tak głosili Ewangelię, to powiedziałby do tego młodzieńca, wypowiedz tę modlitwę i chodź za mną. Wiecie jednak, co zrobił Jezus?
Jezus spojrzał na jego życie i zobaczył, że to nie pomoże mu w ukończeniu biegu. Bogu bardziej zależy na tym, jak kończysz, niż na tym, jak zaczynasz. Nam w Ameryce zależy bardziej na początku niż na końcu. Więc Jezus widzi, że jest coś w życiu tego człowieka. I z biegiem czasu Bóg będzie mówił jedno, a to coś, co On lubi, będzie mówiło drugie. I On wybierze to drugie. To były pieniądze. On zachowywał wszystkie przykazania, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 przykazań. Wszystkie te przykazania dotyczą relacji z ludźmi. Jezus nie wymienił 1, 2, 3, ani 4 przykazania. One dotyczą relacji z Bogiem. Powiedział więc, między tobą a Bogiem jest przeszkoda. Jest to miłość do czegoś innego. Musisz się tego pozbyć. Zaprzyj się siebie. Sprzedaj wszystko, co masz. Oddaj to biednym. Weź swój krzyż i chodź za mną. W Biblii czytamy, że spojrzał na niego z miłością. Wiecie, co stało się później? Posłuchajcie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony. Powiedzmy, że jesteś bogatym przywódcą. Musisz być smutny. Odwróć się. Nie odchodź. Pozostań i wyglądaj na zasmuconego. Mamy aktora. Młodzieniec przychodzi podekscytowany, lecz po kazaniu Jezusa odchodzi zasmucony. Widzicie Jezusa i Radę Starszych w amerykańskim kościele? Biznesmen przychodzi i mówi: Jezu, trudziliśmy się nad nim przez 6 miesięcy. Daliśmy mu Biblię z dedykacją. Cieszył się na myśl o nabożeństwie, lecz po twoim kazaniu nigdy już tu nie wróci. Jezu, dlaczego musiałeś mówić akurat o krzyżu? Nie mogłeś powiedzieć o czymś łatwym? Rozumiesz? Jeden jego podpis i nasz program rozbudowy kościoła zostałby ukończony. Rozumiesz? Jeden podpis. To najbogatszy gość w sąsiedztwie, to nawet nie milioner, to miliarder. Mógł zasponsorować każdą ewangelizację. Mógł nakarmić tak wielu biednych. Co ty robisz? Moglibyśmy uratować wiele kobiet przed prostytucją. Jeśli będziesz takim pastorem, to niedługo nie będziemy mieć kościoła. Chcielibyście usłyszeć więcej nauczania od Johna i Lisy Bevere? Jeśli wy lub wasi znajomi znacie język inny niż angielski, to zajrzyjcie na cloudlibrary.org. Darmowe nagrania wideo i materiały do pobrania ze strony. Wybierzcie swój język, wybierzcie materiał z obszernej biblioteki. E-booki, całe cykle nauczań, poselstwa wideo i audio, programy telewizyjne, Biblię i wiele innych. Więcej na cloudlibrary.org. Pewnego dnia w czasie modlitwy Duch Święty powiedział do mnie: Synu, zauważyłeś, że tego nie zrobiłem? Młodzieniec odszedł zasmucony. Jezus nie powiedział: czekaj, czekaj, wróć, zaczekaj chwilę. Jesteś Żydem, ja również. Co mówi Księga Przypowieści? Przypowieści 19:17 mówi: kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Czy nie powiedziałem ci: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim? Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Rozumiesz? Chłopie, będziesz ustawiony. Otrzymasz ogromne błogosławieństwo. Nie tylko ci zwróci, zwróci ci 100-krotnie. Więc mówisz, gdzie podpisać? W Biblii czytamy, że kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Dlaczego Jezus mu tego nie powiedział? Czytając dalej, nawet Piotr jest zdziwiony tym, co się stało. Mówi: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Co będziemy z tego mieli? Jezus odrzekł: nie ma takiego, kto by opuścił dom, rodzinę albo pola, który by nie otrzymał 100-krotnie teraz w doczesnym życiu. Dlaczego nie powiedział o tym młodzieńcowi? Gdyż nigdy nie kusił grzeszników, by poszli za nim. Nie sprzedawał siebie. Przyszedł do Piotra i rzekł: chodź za mną. Nie powiedział: chodź za mną, a będziesz miał fajną służbę, pokój i zdrowie.
Przepraszam, złożył mu obietnicę. Powiedział, uczynię cię rybakiem ludzi. Tylko tyle mu obiecał. Piotr poszedł za nim, a nie za tym, co mu obiecał. On jest Panem, jest Królem Wszechświata, moim Stwórcą. To Bóg objawiony w ciele. Lecz w Ameryce sprzedajemy go jak dealer samochodów. Mówimy o wszystkich korzyściach. Pójdź za Jezusem. Ludzie więc idą, ale wciąż mają swoich kochanków. Wiecie, co się dzieje? Nie muszę iść do kościoła, nie muszę dawać dziesięciny, nie muszę być posłuszny Biblii. Kocham Jezusa, On jest spoko. Wypowiedziałem modlitwę grzesznika. Nie potępiaj mnie. Rozumiecie, co wypromowaliśmy? Teraz musimy ich zachować w ten sam sposób, w jaki ich zdobyliśmy. Jeśli sprzedacie Jezusa, aby ich zdobyć, to będziecie musieli sprzedać chrześcijaństwo, aby ich zachować. Stajemy się konsumentami, a nie wierzącymi poddanymi Jego panowaniu. Co się z nami stanie, gdy przyjdą prawdziwe prześladowania? Byłeś niesamowity. Podziękujmy Mu. Jesteś dobrym aktorem. Jezus nie powiedział, zaprzeć się siebie to dobry pomysł. Powiedział, musisz zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Czym jest wzięcie krzyża? W liście do Galacjan 2:20 czytamy. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie mówię o fizycznej śmierci, gdyż wciąż żył i pisał. O czym więc mówi? Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł żył w Chrystusie. Adam i Ewa mieli żyć, jedząc z drzewa życia, ufając całkowicie Bogu i być od Niego zależni. O tym mówi Paweł. Czerpię moje życie z Jezusa. Często, gdy ludzie słyszą, zaprzyj się siebie i weź swój krzyż, to myślą, że także wzięcie swojego krzyża oznacza zaparcie się siebie. Tak nie jest. Wzięcie krzyża oznacza, moje życie będzie natchnione przez Niego. W liście do Rzymian 6:4 czytamy, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, tak i my nowe życie prowadzili. List do Rzymian 6:6-7 mówi, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Zanim uwierzyłem, nie mogłem uwolnić się od pewnych rzeczy. Gdy zostałem już osobą wierzącą i nauczyłem się poddawać Chrystusowi, to porzuciłem te rzeczy. Wiecie, w czym jest problem? I tak wielu chrześcijan zmaga się z grzechem, chociaż są wolni. Zmagają się, gdyż nie zostali nauczeni, jak żyć w Chrystusie, w Jego mocy i pod Jego panowaniem. Ludzie są sfrustrowani chrześcijaństwem, gdyż sprzedano im Ewangelię bez panowania Jezusa. To Ewangelia pozbawiona mocy. Dlaczego nic się nie zmienia? Nie wzięli swojego krzyża. Chrystus nie żyje w nich. To inna forma religii, rozumiecie? Cicho tutaj. Upewniam się, czy wciąż tu jesteście. Jezus poważnie nas ostrzega. Ostrzegł, że po Jego odejściu Ewangelia będzie głoszona i powszechnie zaakceptowana, ale zbawienie, które zaoferuje, nie będzie zawierało Jego panowania. To powszechne przesłanie zredukuje Pana do zaledwie tytułu, a nie pozycji, jaką Jezus ma mieć w życiu ludzi. Będą wołali Panie, ale nie zaprą się samych siebie. Dlatego w Ewangelii Mateusza 7:21 Jezus mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Nie powiedział, nie każdy, kto do mnie mówi, Budda, nie każdy, kto do mnie mówi, Konfucjusz, nie każdy, kto do mnie mówi, Mahomet, nie każdy, kto do mnie mówi, Jezus Chrystus. On powiedział, Panie, Panie, powiedzcie, Panie, Panie. Dlaczego powiedział dwa razy?
Hebrajczycy byli drobiazgowi w pisaniu i w taki sposób podkreślali słowo. Dziś, gdy chcemy podkreślić słowo, robimy kursywę lub pogrubiamy czcionkę. Hebrajscy pisarze pisali słowo dwukrotnie. Podwójny zapis podkreślał dane słowo. Spójrzcie na reakcję Dawida na wiadomość o śmierci Absaloma. W 2 Samuela czytamy: król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój, Absalomie. Gdybyście tam byli, to usłyszelibyście: Absalomie, synu mój, gdy mówi mój synu, to robi to z taką pasją, gdyż jego syn został właśnie zabity. Gdy Jezus patrzy na niego i mówi: nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, w tamtej chwili Mateusz rozważa kazanie na górze, podkreśla słowo Pan. Nie mówi: nie każdy, kto mówi do mnie, Zbawicielu. Pamiętajmy, że w innym miejscu Jezus powiedział: dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Tytułujecie mnie, ale wasze życie wciąż należy do was. Oceniacie dobro poza moją mądrością. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. Jezus mówi o ludziach, którzy ogłaszają Go Panem oraz żywią do Niego bardzo silny, emocjonalny sentyment. To, że mówi Panie, Panie, oznacza, że są bardzo zaangażowani w chrześcijaństwie. Chciałbym przeczytać kolejny werset z przekładu The Message Bible. Widzę teraz, jak na sądzie ostatecznym tysiące ludzi będzie wpatrywać się we mnie i powiedzą: Panie, głosiliśmy przesłanie, wyganialiśmy demony, wszyscy mówili o naszych projektach sponsorowanych przez Boga. Ci ludzie nie tylko nazywali Go Panem, nie tylko byli zaangażowani emocjonalnie w Ewangelię. Głosili również przesłanie i byli zaangażowani w służbę. Zazwyczaj patrzymy na kogoś, kto nazywa Jezusa Panem i jest przy tym pełen emocji, głosi Ewangelię, jest zaangażowany w służbę i mówimy: zbawiony. Jednak w kolejnym wersecie czytamy, że nie są zbawieni. Oto co mówi: a wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Chciałbym, żebyście to zrozumieli. Emocjonalne zaangażowanie, głoszenie dobrej nowiny, zaangażowanie w służbie są znakami wierzącego. To pewne znaki wierzącego, ale to nie jest pełna lista. Każda osoba, która prawdziwie wierzy, posiada te cechy. Emocjonalne zaangażowanie, aktywna służba, głoszenie dobrej nowiny. Każdy wierzący to posiada. Niestety ludzie, o których mówi Jezus, czynią nieprawość lub bezprawie. Kluczowym słowem jest czynić. To nie są ludzie, którzy od czasu do czasu żałują za swoje grzechy. Nie. To ludzie, którzy żyją w grzechu i mówią: daj spokój. Nie bądź taki sprawiedliwy. Nie rozumiesz? Dzisiaj ludzie żyją ze sobą. Kocham moją dziewczynę. Przestań mówić o cudzołóstwie. To takie staromodne. Mamy XXI wiek. Kocham ją. Nie sypiam z innymi dziewczynami, tylko z moją dziewczyną. Jestem chrześcijaninem. W tym tygodniu pójdziemy nakarmić bezdomnych. Przed chwilą głosiłem. Głosiłem moim kolegom o Jezusie. Wiecie, co mi się wydarzyło? Leciałem na Hawaje. Uwielbiam Hawaje. Obudziłem się wcześniej rano i modliłem się. Podszedł do mnie facet z Nowego Jorku. Mówi: wspaniała wyspa, czyż nie? Dziewczyny są niesamowite. Mówił o imprezach i zapytał: czym się zajmujesz? Powiedziałem: jestem w służbie. A on na to: chwała Bogu. Nie żartuję, tak powiedział. Powiedział: pamiętam kościół motorowy w Nowym Jorku. I wiesz co, głosiliśmy ludziom z gangów motocyklowych.
Moja żona i dziewczynki są w tamtym pokoju. Myślę sobie, mówisz mi o dziewczynach na wyspie, przeklinasz i opowiadasz o nocnych imprezach i tego typu rzeczach i nagle przechodzisz w żargon chrześcijański. Rozumiecie? Gdy człowiek poddaje się Panu, to mówi, będę żył tak, jak tego pragniesz. Będę żył tak, jak żyje niebo. Bóg powiedział wyraźnie, że cały świat jest zepsuty. Jest pod wpływem ducha tego wieku. Nie będę tak żyć. Będę żył pod Twoim panowaniem. Jezus mówi, że ci ludzie będą w pełni przekonani, że są zbawieni. Bóg dał mi wizję. To było pod koniec lat 70. Zobaczyłem dosłownie miliardy ludzi. Nie mogłem dostrzec horyzontu. Było ich tak wielu. Ci ludzie przyszli do bram, a za mną w wizji stał Jezus. Wszyscy nazwali Go Panem i oczekiwali, że powie, wejdźcie do radości waszego Pana. Usłyszałem słowa, odejdźcie. Bóg pokazał mi w wizji ich twarze. Na ich twarzach szok i terror. Pomyślałem, chwila. Czy poznać prawdę teraz? Czy w trakcie sądu? Nie wiem jak wy, ale ja wolę poznać ją teraz. Kocham was na tyle i Bóg kocha was na tyle, że mówi, chcę, żebyś poznał ją teraz. Słowo Pan jest wymienione ponad 7800 razy w Biblii. To Jego tytuł. Zbawiciel występuje 36 razy. Aby pójść za Jezusem, żyć w Nim, musisz zaprzeć się samego siebie. Gdy żyjesz w Nim, to odkryjesz w kolejnych sesjach, że będziesz chciał Go uwielbiać. Mam nadzieję, że zyskaliście coś z tego wykładu.